jak uchronić swoje mieszkanie przed złem. Co jakiś czas daje się słyszeć o niezwykłych zjawiskach, które dzieją się w domach lub mieszkaniach przynajmniej raz na kilka miesięcy zgłasza się do kancelarii parafialnej ktoś, kto prosi o poświęcenie mieszkania gdyż domownicy zmagają się z niewytłumaczalnymi zjawiskami i problemami. Zdarza się nawet, że potrzebna jest pomoc egzorcysty, który przeprowadza wywiad i stara się uwolnić dane miejsce od wpływów złego ducha. Oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku musimy być świadomi, że zły duch potrafi zamieszkiwać w różnych miejscach. Najczęściej są to miejsca, gdzie doświadczono jakiegoś zła lub gdzie panuje grzech. W większości polskich parafii raz do roku odbywa się wizyta duszpasterska, tzw. kolenda. Można mieć na jej temat różne opinie i pewnie nie zawsze spełnia ona swoją rolę, ale niezaprzeczalnym faktem jest pozytywny wymiar poświęcenia danego mieszkania lub domu. Kapłan odwiedzający rodzinę zaczyna od modlitwy, pokropienia pomieszczeń wodą święconą i wzbudzenia intencji o oddalenie wszelkich niebezpieczeństw i wpływów złego ducha. Agenda liturgiczna Przychodzi tutaj z pomocą i proponuje modlitwę, którą odmawia się w formie krótkiego egzorcyzmu. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Warto tę modlitwę odmawiać również indywidualnie, przyzywa ona obecności aniołów i prosi o udzielenie błogosławieństwa nad domem. Kolejną rzeczą jest uświęcenie czasu. Dokonuje się ono poprzez regularną modlitwę. Mieszkanie, które staje się miejscem modlitwy, pozwala na skuteczne działanie łaski Bożej. Obecność Chrystusa uświęca i przemienia, jednocześnie chroni i stanowi niepokonalną barierę dla złego ducha. Może właśnie dlatego nigdy nie słyszano o tak zwanych nawiedzonych kościołach czy kaplicach. Warto, aby w naszej modlitwie nie brakowało konkretnych odniesień do miejsca, w którym żyjemy. Wtedy miejsce zamieszkania staje się prawdziwym domem, gdzie liczy się drugi człowiek. Często poprzez rodzinne właśnie, spory i zazdrość dajemy przyzwolenie na działanie złego. Warto zatem jeszcze raz przemyśleć praktykę miłości chrześcijańskiej i wprowadzić domowy pokój, który zawsze jest znakiem obecności zmartwychwstałego. Od wieków w kościele posiadamy sakramentalium, z którego korzystają już małe dzieci, które z radością maczają palce w kropielnicy. Święta Teresa zauważyła, że woda święcona ma szczególną moc i przynosi długotrwałe skutki duchowe. Mało jednak kto wie, że wodę święconą możemy również trzymać w domu. Często zamknięta w słoiczku i czekająca na księdza w czasie kolendy nie spełnia swojego zadania. Poświęcona woda ma nam przypominać o najważniejszym wydarzeniu naszego życia, o naszym chrzcie. Jednocześnie przywołuje błogosławieństwo, którego udzielił kapłan nad nią. Może zatem warto zaopatrzyć się w małą kropielnicę i powiesić ją przy wyjściu z mieszkania. Małe symboliczne gesty składają się w większą całość i stanowią ważny element pobożności, która ma nam pomagać w zauważaniu niewidzialnych znaków, jakich Bóg dokonuje w naszym życiu. Krzyż jest znakiem naszego zbawienia, to jakby chrześcijańska wizytówka, dzięki której rozpoznawani jesteśmy w świecie. W paradoksie krzyża dokonuje się dziwna rzecz z jednej strony patrzymy na cierpienie i śmierć, ale z drugiej wierzymy, że ta droga miała sens i doprowadziła do zmartwychwstania. Obecność Krzyża w domu jest świadectwem, że wierzymy, iż wszelkiego rodzaju cierpienia, choroby i kłopoty oddać możemy Jezusowi. Dzięki temu dokonuje się cudowna wymiana. Oddając to, co mamy najgorsze, w tym naszą grzeszność, otrzymujemy już tu na ziemi zadatek zbawienia. Krzyż jest również symbolem klęski pokonał złego ducha, który chciał go wykorzystać do popsucia Bożych planów, a jednocześnie sam wpadł w pułapkę, którą przygotował na Syna Bożego. Ten, który miał odnieść zwycięstwo przez śmierć Jezusa, został przez tę śmierć pokonany w imię miłości. Każdy z nas ma też swojego ulubionego świętego i tak jak nosimy przy sobie zdjęcia bliskich nam osób, tak może warto zastanowić się nad powieszeniem w domu ikony lub małego obrazka. Kiedyś w Polsce niepodważalną tradycją było wieszanie na ścianach obrazów Jezusa i Maryi. Dodatkowo często wieszano ostatnią wieczerzę, a w pokojach dziecięcych obrazek Anioła Stróża. Dzisiaj ta praktyka powoli zanika. Miejsce świętych obrazów zajmują plakaty lub abstrakcyjne formy. Wieszanie obrazów świętych przypomina nam, w jakiej przestrzeni mamy żyć i kto jest naszym drogowskazem w życiu. Modlitwa przed ikoną lub obrazem koncentruje myśl i pozwala na kontemplację spraw Bożych i życia świętych. Ktoś powie, że to jednak pewna forma bałwochwalstwa, ale przecież człowiek od zawsze potrzebował znaków, aby dotykać rzeczywistości, które się za nimi kryją. Nie widzę w tym nic złego, aby w mieszkaniu zawiesić obraz, ikonę czy postawić figurkę. Taki dom od razu staje się miejscem uświęconym i zachęcającym do uświęcania. Nie bójmy się korzystać z możliwości, które daje nam wiara i Kościół w ochronie przed złem. Każdy dom czy mieszkanie jest miejscem walki duchowej i ataków złego ducha. Chodzi o to, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby z wiarą zaprosić Boga do naszej rodziny i naszego domu. Na koniec chciałbym odmówić modlitwę i błogosławieństwo, które ułożył znany egzorcysta ojciec Gabriel Amort. Panie, nawiedź ten dom. I ochroń go przed zakusami nieprzyjaciela. Niech święte anioły przybędą, by zachować nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech zostanie z nami przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie Jezu Chryste, który nakazałeś swoim uczniom, by nieśli pokój mieszkańcom domów, do których wejdą, prosimy Cię, uświęć ten dom przez naszą ufną modlitwę i Twoją najdroższą krew. Niech spłynie nań Twoje błogosławieństwo. I pokój w obfitości. Niech przyjdzie do niego zbawienie, jak przyszło do domu Zacheusza, kiedy ty do niego wszedłeś. Nakaż swoim aniołom strzec tego domu i wyrzucać z niego wszelkie siły zła. Spraw by wszyscy jego mieszkańcy podobali się Tobie i przez swe dobre uczynki w swoim czasie zasłużyli na przyjęcie do Twojej niebieskiej siedziby. Prosimy Cię o to, w imię naszego Pana. Jezusa Chrystusa. Amen. Niech was wszystkich i wasze mieszkania, domy, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg?